Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Razem w Shakes and Fidget na W9. Kochani, cały czas czekam, aż się pojawi, słuchajcie, jakaś oferta promocyjna w Grzybiarzu, bo już uzbierałem na Steamie, dzięki wam, słuchajcie, też dzięki tobie, dzięki sobie, dzięki Betom, uzbierałem już 200 euro, także słuchajcie, i będzie na S32 i będzie na W9. Także jest sponio. Zostawcie łapeczkę, jeśli filmik wam się spodoba. Jeszcze nie macie konta, zarejestrujcie się śmiało. Polecam, słuchajcie, jeśli macie dużo pieniążków, to gra jest bardzo fajna. Dobra, teraz tak, dla magów nie. Dziękujemy, to też podziękujemy. Dobra, sprawdzamy. No widzę, że tutaj gabinet magii dzisiaj nas skromnie... O, skromnie nas obdarzył dwoma eliksirami. Kochani, mamy teraz event Golda. To bardzo dobrze, słuchajcie, można przeinwestować w staty, nareszcie coś pocisnąć. No i wydaje mi się, że to jest super opcja. A ja już, słuchajcie, wczoraj przycisnąłem, wczoraj na live'iku już troszeczkę pojechałem, nie ukrywam, że nie. No i dzisiaj mam zamiar również zrobić to samo. Okej, okay. Jest 9090, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Dzisiaj czytamy wiadomości, słuchajcie, wiadomości, bo wiadomo, że czasem trzeba czytać wiadomości, pozdrawiać widzów i tak dalej, nie? No, dobra, Birko, czy możemy... Dobra, z nim wygramy, powinniśmy wygrać, tak, elegancko wygraliśmy. 84. pozycja w rankingu, cały czas walczę o tą top... Czekajcie, bo mi się... LOL? Czy mi nie zaliczyło właśnie areny? Aha, i wzięło mi grzybka. Ja pierdziele, jakie oszukaństwo! Jakie oszukaństwo, co to miało być teraz? Ja pierdykam, ale mnie oszukali, kurczę. Widzieliście to? Ja to zgłaszam, słuchajcie, ja chcę mojego grzybka z powrotem. Jakie oszukaństwo. To nie mam pytań kompletnie, nie? Ja pierdykam. Nie wierzę. No ale dobra, okej, okay. To nie jest jakby teraz ważne, trudno, no. No nie mam pytań. Dobra, udało się, zaatakowaliśmy, słuchajcie, i wygraliśmy. Dzisiaj widzę, że słuchajcie, że są ogniste, to dobrze. A ja mam tak, ja mam jeden ten na zręczność. I słuchajcie, możemy czegoś poszukać na zręczność. To by się przydało, słuchajcie, wymienić. No, rękawiczki by się przydało wymienić, ale ja teraz kasy jeszcze nie mam na te rękawiczki. O, no dobra, na jedne. Ale poczekajcie, czy ja sobie bym nie mógł jakiś wymienić dla naszego Barbara na przykład. No też bym sobie mógł wymienić, kurczę, elegancja Francja. Dobra, ale wtedy on by miał... Okej. Dobra, okej, no i wymieniliśmy, elegancja. Dobra, to tak, mamy teraz tutaj, wrzucamy i... Wytrzymałość, a wytrzymałość dla zwiadowcy naszego... Mogłaby się tak średnio przyjąć. No ale dobra, okej. Okej, no. Ma troszeczkę więcej, więc możemy uznać, że jest git. Dobra, i lecimy dalej. Coś trzeba klepnąć. Dobra, tutaj sobie odpalimy. 7,5 minuty, nie ma problemu. Dobra, czy ja mam to tak? Dobra, cały czas mam. Bardzo fajnie, że słuchajcie, że jest te nagrzybki. Troszeczkę większa szansa jest, żeby to złapać. Także elegancko. Dobra, kręcimy sobie raz kółeczkiem, słuchajcie. Nie ma co kręcić więcej. Nie mam do tego szczęścia. No i niestety, no mi się to nie za dobrze trafia. O, proszę. No i mamy lepszą broń. Mamy lepszą broń. Teraz musimy tylko poczekać, aż nam się jakiś klejnot fajny trafi. Zobaczcie, no, 10, 12 więcej średnich. Więc chyba jest elegancko. A później to wrzucę dla naszego Barbara. No i będzie elegancko.
Dobrze, no tylko teraz trzeba poczekać, aż nam się trafi ta broń, a wiadomo, że to nie jest łatwe. Dobra, przejdźmy sobie do twierdzy. Kochani, jeśli chodzi o twierdzę, ja sobie ulepszam teraz twierdzę do 13 poziomu. Zobaczcie może, jak, słuchajcie, wszystkie moje poszczególne budyneczki wyglądają. Powiem szczerze, nie ma szału, ale jest nice. Jest tak nice'owo, no słuchajcie, jest całkiem sponio. Mogło być zawsze lepiej, wiadomo, ale no... No nie jest najgorzej, naprawdę, nie ma lipy, także spoko. Dobra, atakujemy teraz tutaj po dwóch przeciwników. Ja będę od razu starał się ulepszyć moich wojowników, żeby, słuchajcie, klepać... O Jezu, przegrałem tam? Żeby klepać jak największą liczbę osób, jak najmniejszym kosztem. Wtedy, słuchajcie, nie dość, że ja dużo z tego dostanę, to wiadomo, że mniej wtedy wydam na tych wojowników, tak? Także to jest też spoko. Dobra. I klepiemy cały czas. Słuchajcie, pierwszy raz mam więcej kamienia aniżeli drewna. No też jest jakiś fart chyba. Albo coś takiego, no bo nie wierzę, że to jest normalne. No nigdy tak nie miałem. Dziwne. Dobra, atakujemy na szybciutko. Dobra, udało się. Już taki miałem zawias. Może się nie udać, ale dobra, udało się ostatecznie, więc jest spoko. No i przeatakowaliśmy. I elegancja, Francja, pięknie, ładnie, fajnie, elegancko. Dobra, jeśli chodzi o gildię, to ja dzisiaj, słuchajcie, muszę jeszcze portal do piekieł. Tutaj mamy szabrownika, słuchajcie, jeśli chodzi o nasz poziom rozwinięcia, to 190% cały czas. Ale bardzo dobrze, kręcimy, słuchajcie, kręcimy jak tylko leci, jak tylko nam idzie. Także pozdrawiam całą swoją gildię, chociaż to Niemcy, ale to jest nieważne. Nie przywiązuję się do nich specjalnie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, kapłan mrocznych rytuałów, zaraz może go spróbuję. Najpierw chyba tutaj tą wieżę trzeba będzie troszeczkę przycisnąć. No ja już troszeczkę z lepszymi statystykami teraz atakuję, tak, tego leprykona. I z lepszymi statami nie tylko na sobie, ale też na naszej szczwanej Kunegundzie. Także gdyby posypały się kryty z mojej strony, to byłbym naprawdę niezmiernie wdzięczny. No i żebym go trochę częściej trafiał, też by było super. No i teraz możesz tak się przyblokować z dwa razy. No ale tak coś nie... No dobra, przyblokował. Jeszcze raz. No, o kurde, dwa razy przyblokował. Akurat tyle, ile chciałem. Mogłem powiedzieć więcej. Ej, 3 milionki, słuchajcie, no... Mnie się wydaje, że to można by było ukąsić jakoś z jednej strony, że to się da zrobić. Że, kurczę, okolitka to jest niby zwiadowca, tak, ale... Nie jest jakiś tam super mega silny, tak? No ma chłopaczyna farta po prostu większego, no 3 miliony, słuchajcie, mu zostają. Kwestia dwóch kretów. Jest! Nie dowierzam! Udało się, jak zajebiście! Masakra, no nareszcie! Dobra, a to jest ten, tak? Ale zajebiaszcie, nie, no faza. Faza, słuchajcie, elegancko, że się udało. O, to bardzo mało daje. Ale dobra, trudno. Słuchajcie, 90% mam klasera już, słuchajcie, teraz dążę do 91%. Zobaczymy, kto pocisnął. Kto tak dzisiaj pokarał. Nie no, szczwana, 19 milionów szczwana i ja, słuchajcie, dobiłem za te 11. Zajebiaszczo. Rozbójnik Rumca i mamy, słuchajcie, wojowniczka, także będzie rzeź. Panu już podziękujemy, był pan na jednej próbie, gratulacje. Ja pierdzielę, za pierwszym razem, elegancko, słuchajcie, no o to chodzi. Generalnie wojownicy są troszeczkę dla mnie przyjemniejsi. Kolejny wojownik, słuchajcie, z tej strony, także nie powinno być problemu z jego pokonaniem. Ej no, śmiało, dobra, zabijcie go już, to jak możecie, bo no, dziękujemy panu bardzo, miło się na pana patrzyło, także no, no, no to już koniec, niestety. Dobra, no i słuchajcie, nice, jest, kurczę, nice'owo. Nareszcie jest nice'owo, po raz kolejny trafiamy na wojowników, także mam nadzieję, że jeszcze jeden wojownik będzie.
No, niestety zręczność, czyli mamy zwiadowcę. Cholipka zwiadowca. Ach, ci zwiadowcy, no nie lubię ich za bardzo. Chociaż, słuchajcie, dzisiaj już też przycisnęliśmy troszeczkę. Nie ma lipy, że to tak ujmę, ale ona dziwnie strzela, nie? No, chyba... Chociaż 10 milionów. Jakbym się, słuchajcie, postarał, to można jeszcze ugrać by było. Kilka fajnych bloków, kilka fajnych krytów i to po sprawie jest. Jest dobrze na razie, słuchajcie. Na razie jest pięknie. Żeby tylko nie zaczęła unikać, kurczę. No nie, i zaczęła krytami sypać, nie. No 4 miliony. Słuchajcie, kolejny przeciwnik do pokonania, ale takie troszeczkę więcej szczęścia musimy mieć. Bo jak nie będziemy mieli więcej szczęścia, to nic z tego, kurczę, nic z tego nie wyjdzie. Dobra, ale no przywal troszeczkę mocniej, no. Aha, zabraliśmy, dobra, wszyscy razem do 26 milionów, no to średnio. No dobra, okej, okay, jest całkiem spoko, przyinwestowaliśmy w wieżę. Jestem ciekaw, czy dzisiaj coś zahaczymy z 13 piętra. Bardziej liczę tutaj chyba na tego raptora ryczącego, który również jest zwiadowcą i kurczę, który ma ataki takie z dupy, że to jest masakra. No ale miliona AP mu zostaje. O Jezu, już myślałem, że go pokonam teraz. No znowu myślałem, że go pokonam. No dobra, 4 miliony. Jezu, teraz 15, znowu. Jest! Jest! Elegancja Francja. No czyli udało się. A powiem szczerze, już nie dowierzałem, że gdzieś tam mi się uda, ale okej, okay, cieszę się z tego, że się udało jednak. Dobra, i odpalamy sobie tutaj pyc. Lecimy tutaj. No i trzeba ich poulepszać troszeczkę. O kurcze. O kurcze, no nieźle. Dobra, czy może trafimy na wojownika? Nie no, kolejny zwiadowca. Znowu mamy zręczność. Dość, no nieprzyjemnie mi się bije, będąc wojownikiem tych zwiadowców. Chociaż teraz, słuchajcie, chyba mam jakieś tam szanse go pokonać. Kryt. Nie. Nie dowierzam. No skasuj go. Ej no. Słuchajcie, nie no, przeciwnik ewidentnie jest do skasowania dzisiaj. Do skasowania to jest, słuchajcie, tutaj się nie ma co babrać z nim, nie? No raz zabieram 7 milionów, a raz nie mogę 3 zabrać, nie? No to jest jakaś... No umie przywalić we mnie krytem, ale ja też umiem przywalić. I kryt! Nie mam pytań, Taksuś, nie wierzę w ciebie. Jakim ja jestem przegrywem, to słuchajcie, to się w pale nie mieści. Ja pierdziele, nie wierzę, że tego nie ugrałem. Dobra, ej, 3 miliony. No co to było 3 miliony, słuchajcie, z pokarać? 2 miliony 400. Nie! Nie wierzę, ej, co jest? Halo? Szwana tam się niech odpali, zaraz się skończy zabawa. Dobra, no ale to jest przeciwnik do wzięcia, no ono... 1 600 000, jak tego nie zrobię, to jestem najgorszym przegrywem w historii, brawo! Nareszcie, no! Ja pierdykam, słuchajcie, jakby nie mógł wcześniej. O, widzę, że pierścionek bardzo ładny się trafił, nice'owo! Słuchajcie, mamy pierścień. Elegancja Francja teraz będzie. Dobra, ale tak, spójrzmy może jeszcze tutaj, czy, no, mamy wojownika, z wojownikiem będzie już nieco łatwiej. Bardzo dobrze, cieszę się, gratulacje za pierwszym razem, fajnie, cieszę się, szczęście od razu leci na sprzedaż. Lecimy, czy wojownik, no nie, i znowu zręczność. No i nie, no i znowu będą przegrywy, słuchajcie, życiowe, no. 800 tysięcy AP zostało mu. Ja pierdzielę. Dlatego nie lubię zwiadowców, jak gram wojownikiem. No to jest, słuchajcie, poezja, co tu się dzieje, co tu się wyprawia na odcinkach. No to jest poezja.
No nie, no ja go nie zatłukę, cwaniaka, śmierdziela, bydlaka. Karakana, zabójcę. Słuchajcie, 5 milionów HP mu zostało, a ja zabrałem mu tylko 2,5. No, no proszę, taksuś, weź, że się w garść, co? No weź, no. Nie, chyba musimy, słuchajcie, przyinwestować w levele dla naszych ziomeczków. Nie no, kolega jest tu nie do zrobienia nawet. A szkoda, no nie ukrywam, że szkoda. Ale teraz będziemy, słuchajcie, możemy odblokować kolejne miejsce. Tutaj możemy zaatakować kapłana. No dużo nam to nie dało. Kółek Van Helsing, czyli słuchajcie, mag, którego nie będziemy chyba w stanie pokonać. Tak mi się zdaje, że ojojoj, do koleżki tu nam bardzo dużo brakuje. Chociaż zostało mu 2 miliony HP, ale to jest dużo, to jest dużo. Nie, tu nie ma szans. Możemy spróbować tą syrenkę jeszcze ze 3 razy tam przykitrać ją, poklepać ją. No ale nie, no to jest zwiadowca, słuchajcie, zwiadowca versus wojownik. No, to do siebie ewidentnie nie pasuje, nie? Dobra, możemy tutaj zaatakować tego maga, zobaczymy, może się uda. Cholercia, jak dostanę kryta, to pewnie porządnego. Dobra, kasowałem go już. Nice. Okej, okay, i kolejne dwa miejsca w rankingu, elegancko. No dobra, no to słuchajcie, przechodzimy dzisiaj do czytania wiadomości. Teraz właściwie. Zabiję go, prawda? Kulkon. Kulkon. Jezu, kulkon, ty cweliksie. Dobra. Tutaj możemy sobie pominąć i tutaj. Aha, fajnie. Nie, dobra, dobra, okej, okay, nie, dobra. Bożo. Ciekawe, czy Tesla już da radę dla ptasia. Nie, chyba za mało HP ma jeszcze. Jeszcze za mało HP, ale już widzę, że powoli, powoli tu klepie już, nieźle. Dobra, no to lecimy z pozdrowieniami. Pozdrawiam Sebastiana F. Oglądam z live zajebisty, pozdrawiam ciebie i czat. Pozdrawiam serdecznie Sebastian. O, popitka za ciebie i Pietka, koleś, pozdrawiamy. Pozdrawiam Mati Gameplay. Dobra, lecimy dalej. Pozdrawiam Ben Benix. Okej, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie Rodger, pozdrawiam popitka. Nagraj z Szeksa z Miką, pozdrawiam, lekka popita musi być. Nagram z nią niedługo, spokojnie. Ej, mam pytanie, pozdrowisz na odcinku i mam dobry klaser jak na ten level. A wiesz co, nawet nie sprawdzę, wybacz, nie zajmuję się takimi sprawami. Siema, pozdrowisz moją gildię i mnie, pozdrawiam ciebie i twoją gildię, dwa palce w natalce. Dobre, nie ukrywam, że nie. Pozdrawiam cię serdecznie, Mr. Dawid, ja ciebie też pozdrawiam. Witam i pozdrawiam, Dragster, pozdrawiam. Witam, Taxi Zerte, czy pozdrowisz? Oczywiście, pozdrowka. Czy lubisz pandy? Oczywiście, że lubię. Never say no to panda. Mój kuzyn mówi, że mam słabe itemki, czy to prawda? Oceń staty. Niestety nie oceniam statów, ale popitka oczywiście za ciebie musi być. Lekka popita musi być zawsze. Kanał, jestem twoim fanem, pozdrów mnie, pozdrawiam Gechlak czy Rany. Pozdrów, sprawdź moją postać, oceń od jednego. Niestety nie zajmuję się sprawdzaniem postaci, przepraszam. Elo Taxi, kiedy nagrasz? A, już tutaj Summer Sykes, pompa. Pozdrawialiśmy, także no niedługo będzie, spokojnie. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję Robix, pozdrawiam, zdrówko. Traxi, dobra, tutaj są dwa te. O, nie kumam. Taxi, pozdrawisz na odcinku. Pozdrawiam, Venturion. Serdecznie pozdrawiam. Witam. Przez jakiś zajebisty, dobre masz filmyki. Popita za mnie i za Jurka pykało i ołówka. Pozdrawiam. Lekka popita za was, chłopaki. Taxi, pozdrów popitka za mnie. Twoje zdróweczko. Brachu. Dałem ci subka. Bardzo dobrze, cieszę się. Pozdrawiam. Dzięki. Taxi, czy mógłbyś ocenić moją postać? Niestety nie zajmuję się ocenianiem postaci. Pozdrawiam serdecznie. Kamilos, Taxi, pozdrowisz. Pozdrawiam serdecznie.
No i Kamilos mnie tu zaprasza i Ben Benik, pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję wszystkim za wiadomości, przypominam, że... Serwer nie odpowiada. Przypominam, że jeśli, słuchajcie, filmik wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zapraszam wszystkich serdecznie na kolejne materiały, mam nadzieję, że równie udane, bo nie ukrywam, że no nie mogę się doczekać, aż coś mi się tutaj, słuchajcie, lepszego przytrafi w następnych odcineczkach, a nuż będziemy może mieli więcej szczęścia, także no i też czekam, słuchajcie, na tą wspaniałą przecenę grzybków, wtedy będę akurat kupywał grzybsonki. No i cóż, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, słuchajcie, wasze zdróweczko, do zobaczyska i zostawcie łapeczkę, jeśli możecie, jeśli filmik oczywiście wam się spodobał. A ja jeszcze tutaj przyulepszę na szybko swoich ziomeczków. Dobra, dzięki, są ulepszeni. Pozdrawiam i do następnego odcineczka. Salut!